Trenerze, tak się złożyło, że w przedostatniej kolejce decydować się będzie awans do drugiej ligi. Dramaturgia meczu jak przed laty? Nie ma żadnej na razie dramaturgii. Jest to normalny ligowy mecz trzeciej ligi i tak jak graliśmy z wszystkimi czołowymi zespołami, czy to Polonia Warszawa, czy to Aleksandrów, te mecze z tymi czołowymi udało nam się wygrać. Myślę, że i to spotkanie też uda nam się zwyciężyć i zdobyć ten awans. Z Lechią Tomaszów wygraliście na wyjeździe po naprawdę dobrym spotkaniu. Jest to ten handicap, który macie generalnie z tymi drużynami, o których trener wspominał. Powygrywaliście te spotkania. Tak, dlatego ja mam taką nadzieję, że i jutro to spotkanie wygramy. Zawodnicy dają z siebie wszystko, zresztą wiedzą o co grają. Na pewno wszyscy, cała kadra chce awansować, to jest podstawa. Wierzę w ten zespół, że da sobie radę. Czy w jakiś szczególny sposób w tym tygodniu szykowaliście się do tego meczu? Nie, tak samo trenowaliśmy jak do każdego innego spotkania. Nie można zmieniać za bardzo, bo wtedy można się na coś nadziać. Czy jest taki problem, czasami się mówi, że kiedy zbliża się takie ważne spotkanie u niektórych sportowców, piłkarzy, także może się pojawić problem nawet nie tyle braku motywacji, to przemotywowania? No różne są wersje. Ja uważam, że nikt nie będzie przemotywowany, każdy jest skoncentrowany na to spotkanie i to jest podstawa, żeby wejść na to spotkanie i dać siebie wszystko. Czy jest prawdziwe takie zdanie, które często powtarzają w tej chwili media? Widzew musi, Lechia może. Gdyby Lechia nie musiała, no to by chyba wystawiła drugi zespół. Na pewno tego nie zrobią. Także i jeden zespół, i drugi zespół chce wygrać to spotkanie i chce awansować. Jakiego meczu pan się spodziewa? Jakiego meczu? Myślę, że to będzie podobne spotkanie, jak graliśmy z Polonią Warszawa. To będzie spotkanie na dobrym poziomie. Sądzę, że i Lechia Tomaszów tak samo będzie chciała nas zaatakować, strzelić bramkę. Nie sądzę, że będą grali z kontry. Jeszcze jedno pytanie, trenerze, bo takie porównanie się jednak mimo wszystko nasuwają. To jest tylko trzecia liga, ale mecz na szczycie trzeciej ligi. Dzieje się on na koniec rozgrywek. Pan takie mecze w Widzewie prowadził na zupełnie innym poziomie rozgrywkowym, ale też tak było, że to jedno spotkanie o wszystkim decydowało. Nie jeden raz. No nie jeden raz. W życiu miałem już tak i myślę, że to szczęście tutaj na tym stadionie jest i będzie w dalszym ciągu. Zapowiada się tutaj istny kocioł jutro. To będzie absolutny rekord frekwencji. A jak ta publiczność potrafi nieść drużynę, przekonaliśmy się choćby w spotkaniu z Polonią Warszawa. No rzeczywiście to nie ma dyskusji na temat publiczności, bo publiczność tu jest wyśmienita i kibice to są już na miarę Ligi Mistrzów, a nie trzeciej ligi.